Hej, cześć, siemanko, tutaj oczywiście Kałach i szykujemy się na najgorsze, szykujemy się na radziecką ofensywę, która niebawem już nastąpi. Mamy już 1 lipiec, przepraszam, 39 roku, za niedługo Sowieci powinni mieć do nas jakiś problem. Przepraszam bardzo, nagrywam ten odcinek od razu po nagrywaniu Call of Duty, więc... Przepraszam. Najlepsza rada, zawsze pijcie gazowane przed nagrywaniem. 154 dni lepsza broń. Czy ja to chcę? To mi się robi i chcę. Chcę ulepszoną broń, Sowieci na pewno nie będą mieli. Co ja tutaj mam? Pełny pobór 5%, obowiązkowa służba 10%, wszyscy dorośli 20%. A jak dam teraz obowiązkową służbę, to czy wszyscy... Tak, wszyscy dorośli będą kosztowali mnie tylko 150 siły politycznej, więc jest świetnie. Swoją drogą, co ja mam, kurde, za samoloty tutaj? Aha, to są chyba te samoloty szwedzko-norweskie, tak? I to mi ma w czymś pomóc, okej. Okay. Szyfrowanie się skończyło robić, czyli będziemy mieli przewagę, jeżeli oczywiście Sowieci tego nie zrobili. Mam taką oczywiście nadzieję. To nie, jedyne co bym chciał sobie zrobić to tak, bombowiec taktyczny wybadać. A dlaczego? Panowie, pokażę wam nową taktykę. Jeżeli gracie słabym krajem, ulepszona artyleria czy ulepszony pepans? Saperzy. Jeżeli gracie dość słabym krajem, nie inwestujcie w myśliwce, zainwestujcie w ciężkie myśliwce. One są droższe i się robią dłużej, ale są bardziej efektywne. I na przykład 200 myśliwców ciężkich może przejąć kontrolę nad na przykład Finlandią i tym jednocześnie, co na przykład 500 myśliwców by nie dało rady, nie? Zobaczmy, jak jesteśmy przygotowani na tą wojnę. 10, 24 dywizje tego pana bardzo doświadczone po walkach z Szwedami i z Norwegami. 10 dywizji niedoświadczonych, typowych zielonych, kurde, poborowych. Fińscy fanatycy, którzy bronią danego odcinka frontu i ci panowie, poczekajcie, oni bronią tu. Tutaj to już jest chyba front fińskich fanatyków, tak? Ej, tutaj jest 5 dywizji nieprzydzielonych, co? Patrzcie, poczekajcie, to usunę. I ja bym ci kazał bronić frontu tego odtąd. Bo tutaj się na pewno nie mogą Ruscy przebić, nie? Na pewno. A fińskim fanatykom, no właśnie, chyba fińskim fanatykom dobrze ustawiłem front. Czyli musicie bronić tego, tego. Dotąd brońcie. To będzie mniej tutaj usadowione. Poczekajcie, czy ja robię tu bunkry? Tak. Dobra, bunkry, może się troszeczkę bunkrów uda zrobić. Chociaż troszeczkę do tego ataku. Czekam na wojnę i na 150 siły politycznej. Mam nadzieję, panowie i panie, że uda mi się to wytrzymać. Oczywiście Niemcy robią sobie teraz projekt Gdańsk albo wojna, czyli już nie będzie tak nudno. Wchodzimy do wojny. Znaczy, Niemcy wchodzą do wojny. Mogę zgłosić chęć dołączenia do frakcji. I wiecie co? Zrobię to. Dojdę do Niemiec w roku 39. Dlaczego? Z dwóch bardzo ważnych powodów. Na 100% otrzymam od Niemców wsparcie militarne, ale posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Niemcy wciągną się w wojnę z aliantami. I to jest bardziej niż pewne. Czekajcie, na Jugosławii? Francja gwarantuje niepodległość Jugosławii. Dlaczego? Aha, czyli tu było coś pewnie kombinowane, prawda? Tak mi się wydaje. Czyli Włosi pewnie chcieli podbić Jugosławię, oni im zagwarantowali bezpieczeństwo. Teraz sprawa następująca. Rozwój doktryn się zrobił na poziomie trzeci. Czekaj, trzecim. Tutaj jest, tu jest, tu jest, tu jest. Rozwój przemysłu. Kiedy mi się ta doktryna kończy robić? O kurczę, Niemcy wypowiadają wojnę, celem jest Polska. Okej, okay, jeden dzień. Atak piechoty się zrobił, dobra. Czyli... Doktryna zmasowanego ataku jest już prawie gotowa. To mi da zorganizowanie i czołgi na dwa zorganizowania, ale ja niestety nie używam czołgów. Jeżeli słyszycie jakieś szamotanie papierami, to mój szczur sobie właśnie układa teraz legowisko w klatce i jest to dosyć słyszalne, no ale przecież co mam powiedzieć? Słuchaj, Zuza, przestań żyć, bo nagrywam filmik na tego pierdzielonego YouTube'a. Niestety. Znaczy, no niestety. Niech robi co chce, mi to nie przeszkadza. Jak wam to przeszkadza, to... niestety wasza opinia się tutaj nie liczy, bo w KRL panuje demokracja i robią wszyscy to, co ja chcę, a nie to, co chcą. Taką demokrację mamy w KRL, swoją drogą zapraszam bardzo. Spoko grupa, tylko Jakub spami za dużo jakimiś zjebanymi memami, które są nieśmieszne, hehech. To tak na boku, okej. Okay. Deszyfrowanie mamy gotowe. Mamy saperów, będzie dwójka. Tu będzie dwójka na zwiad. Czy mi się opłaca dwójka na zwiad?
Tutaj na pewno nic nie szarpnę, ale to bym może szarpnął. O! Eksperymenty z syntetyczną ropą. Prędzej czy później zaczniemy produkować myśliwce i to wszystko. Wiecie co? Swoją drogą powiem tak. Wystawię wszystko, co mam. Naprawdę, wszystko, co mam. Powiem wam tak, nie wiem, po co to wystawiam, szczerze, bo to będzie może nawet, nie wiem, czy to będzie z 20 maszyn, nie? Po prostu ich tak ustawię, nie? I niech sobie latają. Tutaj mam nawet, zobaczcie, ataki kamikadze fińskie. Kurde. Mogę zmienić na wszystkich dorosłych? Jeszcze niestety nie. Kurde, chociaż wam powiem, że tak mnie kusi, żeby zmienić na brak selekcji, nie? Jejku. Ogień. Dobra, dlaczego Niemcy wypowiadają wojnę Luksemburgowi przed pokonaniem jeszcze polskiej? O kurde, ale mnie przelagowało. Przed pokonaniem Rzeczpospolitej, no oczywiście Warszawa, to było logiczne, że wojska niemieckie tutaj zmiotą Polskę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj generał Anders ma bardzo dużo dywizji i może się tutaj fajnie wybronić. Chociaż sądzę, że Rundstedt to tutaj zrobi. O, Ernesta używają tego generała, co ja. Bo jest bardzo dobry, widzicie? Atak na fort i zmęczenie zimowe minus 50. Uuu, tutaj przybyły trzy oddziały pancerne. Dobra, oni ich tutaj zgaszą. Wiecie co? Bo to jest tak. Główna psychologia Hearts of Iron 4. Niemcy pokonują Polskę, Niemcy pokonują Francję i stoją. I czekają. A ja zrobię coś takiego, że Niemcy będą mieli wojska już na granicy z Rosją, wszystkie swoje oddziały, wszystkie wojska są teraz tutaj, zaufajcie mi, wszyściutkie będą tutaj na granicy ze mną i Niemcy wtedy uderzą i ja uderzę razem z Niemcami. ZSRR okupuje Polskę Wschodnią, to wiemy. Czekajcie, fińscy fanatycy to jesteście wy i czekajcie, temu panu ustawiłbym atak na te tereny. Nie, 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 stary. Nie w ten sposób. Ty musisz, ziomeczku, zaatakować tak, a fińscy fanatycy będą atakowali tutaj. Okej. I te dywizje też będą atakowały tutaj. Świetnie. Taki jest mój plan ataku. Dlaczego? Nie mogę pozwolić... Rosjanie już się ustawiają na granicy, za niedługo będzie wojna. Dlaczego wybrałem takie plany ataku? Nie mogę pozwolić Rosjanom na przejęcie dużej części mojego terytorium. Muszę ich chociaż wypchnąć poza te moje bunkry. Czyli jeżeli posiłki z granic Mandżurii przybędą na moją granicę i zostanę wepchany w swoje terytorium, to chociaż oni wepchają mnie w te bunkry, które cały czas buduję. Cały czas. Widzicie? Zobaczcie, jakie już mam tutaj umocnienia. Tutaj będą dwójki, tu jest jedynka. Podwieź na dwójkę, tu jest po jednym. Bo tyle wystarczy. Tutaj są dwójki, tutaj będzie dwójka. Mam nadzieję, że dadzą radę to po prostu wybudować, nie? Przydałoby się tego... Po prostu... Przydałyby mi się tutaj wszędzie dwójki, szczerze. Ale boję się też... Powiem wam tak, to jest ryzykowne, bo jeżeli Rosjanie to zajmą, to ja już ich nie odepchnę. Nie ma takiej opcji. No ale róbmy dalej te bunkry i czekajmy na wojnę. 70 tysięcy ludzi to nie jest naprawdę dużo. Jedyne, co mogę teraz podziwiać, to atak wojsk niemieckich. Jezus Maria! Wojska niemieckie przeszły przez linię Maginota za pomocą zaanektowania Luksemburgu. To jest cholernie, kurwa, dziwne, ale no jak zadziałało, jak zobaczyliście. Czy dostałem fabryczkę? Oczywiście, że dostałem. Wardyjska Rumunia dołącza do frakcji OŚ. Świetnie. Czego mi najwięcej będzie brakowało? Arty? Dobra, tego mam 25 tysięcy, tego mam 200, tego mam 120. Holandia kapituluje, ok. 26, czyli Pepance. No, Pepance to będzie coś, co potrzebuję. Czy ja w ogóle wyposażyłem tę dywizję w Pepance? Tak. Artyleria i Pepance. A co mają moi fińscy fanatycy? Tylko saperów i są na poziomie dziesiątek. To jest bardzo słabo, ale no to są w końcu fińscy fanatycy i mają najniższy priority po prostu do otrzymania zapasu. Belgia kapituluje. Wiecie co, powiem wam tak. Zaczęło się to wszystko dziać wcześniej niż się spodziewałem, bo z tego co na to wychodzi, to Niemcy przejadą się nadzwyczajniej po Francuzach. Kurczę blade, no. Ej, nie, przyniosłem sobie kubek z piciem. Poczekajcie. Napiłem się znowu gazowanej koki kokainy. Linia Maginota zostanie złamana, ale ja na miejscu Niemców nie przytaczałbym tutaj aż takiej wielkiej ilości jednostek do tej linii Maginota. Czekajcie, na 42, czy ja chcę to?
to się robi. Dobra, pójdźmy bardziej w wydobycie tych surowców, nie? Fajnie, bo siła polityczna mi rośnie. Czy mam tutaj jakiegoś cichego pracusia? Oczywiście, że tak. No i Niemcy... O właśnie, Francja kapituluje, upadek Paryża, boom! Teraz powinien być wielki lak i powinna zostać stworzona Francja Vichy. Mam tylko nadzieję, że Niemcy... wezmą swoje wojska, przesuną na granicę z Związkiem Radzieckim. Lot Rudolfa Hessa, Rudolf został zniszczony. Natarcie Wielkiego Frontu. Piechota, rozpiętość, bojowa, minus 4, ludność w wieku poborowym, 5%. Dobra, czy ja dostanę za tego boosta do manpowera? Widzicie, jak dobrze, że poszedłem w tą doktrynę? Widzicie? No i za parę dni będziemy sobie podmieniać piechotkę. Znaczy, przepraszam bardzo, wyposażenie piechoty. Pokaż przestarzały sprzęt. Czyli mógłbym jeszcze to produkować, ale to się całkowicie nie opłaca. I ta produkcja będzie musiała wrócić, żeby robić 100 dziennie. Czekajcie, jeden... Dobra, powiem wam tak, bunkry się robią, nie? Wszędzie powinny być dwójki. Wyposażenie piechoty. Czy ja dam radę na 40 to jebnąć? Dobra, 100 dni, broń wsparcia, róbmy. I ruszmy już to... No zaraz się coś będzie działo, bo ja widzę ruch tutaj wojsk. 44 tysiące potrzebuje sztuk broni wyprodukować. To powinno pójść jakoś szybciej, bo tutaj mam, zobaczcie, podstawowe narzędzie mechaniczne i tak dalej. Tutaj dostaję boosty do tego, więc to powinno wrócić. To musi się naprodukować. 8 dziennie, super. Będzie mi dużo tego potrzebne. Tutaj boosty, tutaj się robią bunkry dalej, tak? Czyli wszędzie będą dwójki. Czy my wytrzymamy z tymi dwójkami? Oto jest właśnie to cholerne pytanie. Czy my wytrzymamy? Na końcu to już tu bunkry zrobimy. A później będziemy dalej produkowali. Na przykład, czekajcie, ile fabryk pracuje? Spójrzmy. Dobra, dużo. Co ja bym tu chciał wyprodukować? Fabryki wojskowe, nie? Powiem wam tak, że jeżeli zawołam Niemców do wojny swojej, to będzie przejebane. Oni tutaj... Widzicie, Ruscy zajmują teren, ale zobaczcie na to, puste granice. Puste, puściutkie. Czy oni mają pakt o nieagresji? Mają podpisany pakt o nieagresji. A kurde. Ej, to może być coś takiego, że oni mi nawet nie będą mogli uzasadnić celu wojennego. Dobra, wiecie co zrobię? Nie będę ciotą. Opuszczę tą frakcję. I pozwolę tutaj Ruskom... robić na mnie cel wojenny, nie? Nie będę ciotą, po prostu wyszedłem z frakcji OŚ. Niemcy mnie tutaj znowu zapraszają, ale ja nie potrzebuję ich pomocy. Znaczy potrzebuję, ale jeszcze nie teraz. Bo ja siebie muszę wciągnąć do wojny za wszelką cenę. Oni tutaj na razie uzasadniają, jest rok 40, uzasadniają cele wojenne na Litwę. Widzicie? Uzasadnij cel wojenny. Teraz na mnie uzasadniają cel wojenny, bo Litwa się poddała im, prawda? My do osi dołączymy dopiero po wybuchu wojny, kiedy Związek Radziecki mnie zaatakuje. Wiecie co? Myślałem, że będę mógł tutaj zostać i nic się nie zbuguje, ale jak na to wygląda, że się zbugowało. Rosjanie domagają się Karelii. Posłuchajcie teraz, panowie. Sowieci chcą dokonać zmian terytorialnych naszym kosztem, argumentując to bezpieczeństwem Leningradu. Mielibyśmy żreć się Karelii? Zrzec, przepraszam, się Karelii. A sądząc po nagromadzeniu radzieckich wojsk na granicy, odmowa nie wchodzi w grę. Co mamy zrobić? Poddać się czy walczyć? Nie damy się im zastraszyć. Nie damy się zastraszyć Związkowi Radzieckiemu. Naprawdę się nie damy. Nie ma takiej opcji. Tutaj się zrobiły te badawcze. Dobra, motoryzacja piechoty. Dostałem tutaj fabrykę Ciap. Japonia dołącza do frakcji OŚ. Okej, ja sobie to zostawię cały czas, nie? To 29 stycznia wygaśnie, a wcześniej Rosjanie powinni wypowiedzieć mi wojnę, bez żadnego problemu. Oni uzasadniają teraz cel 9 na 60, ale oni powinni dostać cele wojenne już na mnie. Właśnie, widzicie, oni mają cele wojenne na mnie już. Więc ja muszę teraz tylko czekać gotowe. Czekajcie, brak selekcji 300. Będę mógł to zrobić. Brak selekcji mogę zrobić. A kiedy mi ten projekt się robi? Plus 5? 30 dni, dobra, oni wcześniej mi wypowiedzą wojnę na 100%. Już się przygotowują, widzicie? Radzieckie wojska zmotoryzowano, piechota, spadochroniarze, dywizje górskie. Wszyscy tutaj na mnie czekają, mają przewagę chyba 3 do 1 albo 4. Cholera, jestem obsrany, bo nie wiem, czy wytrzymamy. Nie wiem, czy nam się uda to wytrzymać. Jestem naprawdę wystraszony.
A, kurczę, kurczę. No to czeka nas ostra jazda. Ciekawi mnie, kiedy Związek Radziecki wypowie mi wojnę. To jest rok 40, nie? Chyba, że się bo... Nie, oni ściągają jeszcze więcej wojsk. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja pierdolę. Patrzcie, co tu się dzieje. 16 dywizji w samym Leningradzie, nie? A tutaj po moich 5. Ej, może te bunkry chociaż by się tutaj skończyły robić. Co? Fajnie by było, ale by było fajnie. Dobra, róbcie się. Tutaj stoją jacyś fińscy fanatycy? Nie, na szczęście stoją normalne oddziały. Ale mają taką przewagę ruscy, że to jest koniec, że jak mi jebną, to się zesram po prostu. Naprawdę. Czy jeżeli będzie coś, czy będę mógł dołączyć? Będę mógł dołączyć i zawołać Niemcy do wojny i jakoś sobie postaram się po prostu poradzić. Bo kurcze pieczone, coś mi się wydaje, że zostaniemy przekopani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zespołów badawczych chyba można mieć maksymalnie, nie? Motoryzacja piechoty niech się robi. Tutaj cały czas mamy SIS-u, nie? Reorganizacja dywizji. Och, pamiętam, że państwo chińskie kapituluje. Czekajcie. Konferencja pokojowa. Świetnie, zobaczcie, Japończycy dojebali Chińczykom. Japończycy tutaj dojebali Chińczykom. Na czarcie dostałem 5% więcej, a z tego co dostanę? Dobra, no muszę iść za ciosem, muszę to już dokończyć. I zrobili sobie państwo marionetkowe tutaj z Chin. Mam tylko nadzieję, że Ruscy w końcu mi tą wojnę wypowiedzą. Jest luty 40 roku. Zawsze nie czekałem aż tak długo. A, bo może oni czekają na ten cel, podbij Karelia, bo oni tutaj mają cel. Przejmij region Karelia, nacjonalistyczna Finlandia. Przecież to powinno działać, prawda? 58, 59, 60. No i macie cele. 276 tysięcy zasoby ludzkie, nie? A czy ja zmieniłem prawo jeszcze? Nie. Ale już jesteśmy blisko wojny, panowie. Już jesteśmy bardzo blisko wojny. Bardzo, ale to bardzo. Czy zmienić tutaj na obronę armii? Nie, w dupie. YOLO. YOLO, że tak powiem. No, czekam, Rasio. Nie boicie się? Przyjdźcie do nas. Motoryzacja piechoty, mechanizacja armii. Sorry, bo ja sobie tak cicho myślę teraz, że tak powiem. Zróbcie mi tu 8 dywizji, takim ukradkiem, po cichutku. 14 dywizji tutaj robię, ej, 14 dywizji. Takim po cichutku, wiecie, tylko raz chcę ich zrobić. Okej, zlagowało mnie, coś się po prostu stało. Nie wiem, czy oni mi dojebali cel wojenny, czy co tu się... Ja pierdzielę, ile dywizji. Ruscy! Dyplomację robią antyfaszystowską dopiero. Japonia żąda francuskich Indochin. Nie, oni sobie mogą żądać, czego chcą. No i... Bam! Siedzimy, rok 40. Zaraz to się stanie tak, że to ja im wypowiem wojnę. Ile by mnie to zajęło? Siły politycznej? 25. W sumie nic nie tracę, a mogę zawsze uzasadniać, nie? Ale jaja, ej, przecież ja nie jestem w żadnej frakcji, bo teraz wyszedłem z frakcji, a Ruscy mi nie wypowiadają jeszcze wojnę, czajcie to? Kwiecień. Wystawiły się wszystkie? 14 dywizji? Czekajcie, ty gdzie masz pole ataku? Ty masz tu, nie? Dywizję 5, czekajcie. To wszystkie dywizje mają atakować, 24, a tutaj ile? 16. Dobra, świetnie, rozchodzą się ci moi żołnierze, czyli tak, mam jednego marszałka z 30 dywizjami, teraz już muszę przestać szkolić, bo mam 160 tysięcy ludzi tylko, ale za to skończą mi się tutaj robić te super munkry, nie? Zobaczcie. Tutaj mi się już robią i będę miał 2-2 i wszędzie będę miał dwójki, wszędzie. Oprócz tego mnie... Nie. Niemieckie zainteresowania Skandynawią. Dania dołącza do frakcji Alianci. Tu sobie zrobimy trójkę. Z wydobycia zrezygnuję, zrobię sobie to.
Gdzie tu są narażone odcinki frontu? Ty jesteś narażony, na pewno. Ty. Dobra. Budujcie się. Dobra, niech się robią bunkierki. Jak widać, ja mam cały czas czas, nie? Ja mam naprawdę cały czas czas. Rusy nawet nie chcą do mnie podejść. Tak szczerze mówiąc. Znaczy, powiem wam tak, niby się wojska zbierają, a oni mi wojny nie chcą wypowiedzieć. Już się kończy się już kwiecień, nie? Mają cele wojenne i ja im uzasadniam tutaj, nie? No naprawdę tego nie rozumiem. To jest naprawdę dla mnie bardzo dziwna sytuacja teraz. Mogę tylko poczekać, no, mogę tylko po prostu poczekać. Dobra, wiecie co, ja sobie tak puszczę sobie grę i poczekam, dopóki Związek Radziecki nie wypowie mi wojny, ok? Jeżeli Związek Radziecki wypowie mi wojnę, wtedy ja tą grę automatycznie odpauzuję i... poczekajcie, a do kiedy oni mają te cele wojenne? A nie, to już mi nie będzie pisała. Dobra, wiecie co, ja sobie to odpauzuję, jak oni mi wypowiedzą wojnę. Tymczasem bardzo się z wami żegnam. Bardzo serdecznie się z wami żegnam i widzimy się w przyszłych materiałach. Cześć!